Rozmowa niezależna. Jakub Jałowiczer, witam Państwa. Pani Maria Dłużewska jest naszym gościem, dokumentalistka, dziennikarka, także aktorka, ale dzisiaj przede wszystkim autorka filmu i książki pod tytułem Dama, czyli książki o Marii Kaczyńskiej, żonie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że takim najważniejszym momentem prezydentury samego Lecha Kaczyńskiego, nie wiem, czy się pani zgodzi, była wojna w Gruzji, ten moment, kiedy pojawił się tam na placu w Tbilisi. Co było takim najważniejszym momentem dla Marii Kaczyńskiej? Dla Marii Kaczyńskiej w moim filmie i tak jak mówi rodzina, jak mówi pan Jarosław Kaczyński, to, że oni się spotkali. Myślę, w życiu najważniejsze. Natomiast dramaturgicznie w filmie najważniejsza jest Gruzja, tak jak pan powiedział też. To jest ta cezura, ten przełom, prawda, gdzie zaczęła się ta najgorętsza nagonka na prezydenta. I też pani Maria, która, tak jak ją poznałam przez ten rok pracy, prawda, była osobą szalenie optymistyczną, uśmiechniętą, tak zwana dusza towarzystwa, z ogromnym poczuciem humoru, z umiejętnością oddzielania rzeczy, no, na które się wpływu nie ma, prawda, od tych ważnych, na które się ma wpływ. Wszyscy opisują, że pani Maria się bardzo zmieniła, że i dzisiaj mówimy tak, jakby coś przeczuwała, prawda. Czy tak było, czy nie było, nie wiemy. W każdym razie ona z tej szalenie czynnej, roześmianej, bardzo pracującej, skutecznej osoby zamieniła się w osobę refleksyjną, troszkę wycofaną. I to Gruzja. I ja to w filmie pokazuję. Gruzja jest takim centrum tego filmu. Mamy wspaniałe zdjęcia stamtąd. No właśnie, ale przecież Maria Kaczyńska nie brała udziału w tej wyprawie. Jaka była w tej sytuacji jej rola? Czy ona kontaktowała się z Lechem Kaczyńskim? Doradzała mu cokolwiek? Nie. Jej rola była rolą pierwszej damy. To znaczy ona utrzymywała, no akurat bardzo przyjacielskie kontakty z panią Sandrą Saakaszwili. I w filmie tak to zmontowaliśmy, że pan prezydent jedzie najpierw do Tbilisi na plac, prawda, i tam przemawia. Mówi o zagrożeniach. Potem kolejne to ujęcie dokumentalne to jest z tego momentu, kiedy został ostrzelany samochód prezydencki, kolumna. Prawda? I stamtąd mamy zdjęcie, no niebywałe zupełnie. I zmontowaliśmy to tak, że w tym samym czasie pani Maria przyjmuje panią Sandrę Saakaszwili i patronuje koncertowi dla Gruzji, koncert dla Gruzji, grają przepięknie. Gruzini, te dwie pierwsze damy siedzą na widowni. Bo taka była rola pani Marii. To było podtrzymywanie tych kontaktów międzynarodowych, umacnianie tych kontaktów międzynarodowych. Ponieważ ona rzeczywiście była wielojęzyczna i bardzo się łatwo poruszała. To była wielka pomoc dla pana prezydenta i dla instytucji prezydentury też. Ta jej umiejętność poruszania się na światowych salonach. No a tu po prostu w momencie, kiedy prezydent był przy Saakaszwili, ona była przy pani Sandrze Saakaszwili. No, co myślała wtedy, bo mówimy tutaj o jej roli jako pierwszej damy, ale co myślała, kiedy jej mąż jechał do kraju pogrążonego w wojnie, do miasta, które może lada dzień stać się obiektem oblężenia, to chyba tylko ona wiedziała. Ci wszyscy, którzy mówią o pierwszej damie, tutaj mamy jej zdjęcie w samolocie, tego może nie widać najlepiej w kamerze. Po Smoleńsku chyba zawsze ten samolot to będzie jakiś taki ponury symbol, który towarzyszy parze prezydenckiej, takie ponure skojarzenie. Ale ci, którzy ją wspominają, mówią, że to była ciepła kobieta, to była osoba, z którą można było normalnie porozmawiać, jakkolwiek banalnie by to brzmiało. To był ktoś taki, kto przyciągał ludzi. Czy pani też miała takie wrażenie, kiedy ją pani poznawała przez ten rok? Absolutnie tak. Absolutnie tak. My byliśmy pod nieprawdopodobnym urokiem pani prezydentowej. Jak ja przystępowałam do filmu, do przeglądania materiałów, czytania też wszystkiego, co można było przeczytać, ja nic o niej nie wiedziałam. I naprawdę byliśmy wszyscy nią zafascynowani. Ale te cechy, o których pan mówi, to nie jest taki po prostu, no, że taka była. Ona była, proszę pamiętać, z Wileńszczyzny. Cała rodzina jest stamtąd.
Więc ta pewna otwartość, prawda, kresowa, my z centralnej Polski to wychwytujemy jednak. Oni są inni, oni są bardziej otwarci, bardziej gościnni, bardziej serdeczni, prawda? A pani Maria była, tak jak powiedziała jej stryjeczna siostra, że ciocia, znaczy mama pani Marii, zawsze zwracała uwagę na maniery i trzeba było się przy stole grzecznie zachowywać i dygać nóżką, kiwać, główkę pochylać i grzecznie się uśmiechać, a przede wszystkim szanować drugiego człowieka. No, taka kodeks polskiego inteligenta, w tym się zawiera, prawda? I pani Maria urodzona w tym dramatycznym momencie, w 1942 roku na Wileńszczyźnie, w straszliwym momencie wojny, przeżyła jakoś tę wojnę, przeżyła potem, jako przecież mała dziewczyneczka, ewakuację stamtąd na tak zwane ziemie odzyskane w wagonie bydlęcym. Wysiedlenie de facto, nie ewakuację, bo i tak to, więc, tak to by więc chyba właśnie należało nazwać. W tym wagonie bydlęcym, nomen omen z krową, którą dziadek im tam zapakował, dzięki której jakoś przeżyli to wszystko. Więc proszę pamiętać, że pani Maria to jest osoba, która doświadczyła wielu rzeczy. I jeżeli też na własnej skórze doświadczyła zła, potem aresztowanie ojca w 1948 roku, przecież została sama w lesie z mamą i z bratem, a ojciec poszedł siedzieć po prostu. Tak jak później jej mąż. Więc ciągle w tym losie są takie pętle, które ona znosi z nieprawdopodobną odpornością. I nigdy nie traci tej ufności w drugiego człowieka i nigdy nie różnicuje. Ona patrzy, ile wart jest ten człowiek, kim on jest jako człowiek, a nie, czy jest to królowa Elżbieta, prawda, czy jest to pani od gastronomii w pałacu. Nie. To jest cecha inteligenta. Szacunek do drugiego człowieka i chęć pomocy zawsze, w każdej sytuacji. No tutaj poznajemy w pani filmie Marię Kaczyńską od dzieciństwa na Wileńszczyźnie. Znała ją wtedy jako takie malutkie dziecko Lidia Lwów-Eberle, która obecnie jest znana jako towarzyszka życia majora Upaszki. Ciekawi mnie jedna rzecz. Czy z tego, co pani mówi, wynika, że to jest taka historia Polski w pigułce, historia polskiej inteligencji, która się jakby skupiła w jednej osobie. Przez tą jedną osobę można opowiedzieć, jak wyglądała historia Polski od 1942 roku do aż po Smoleńsk w zasadzie i to, co się działo później. Nie wiem, czy się pani z tym zgodzi. Z przyjemnością, bo właśnie o to mi chodziło. Dokładnie o to mi chodziło, bo jak mi zaproponowali wydawca, żebym napisała biografię pani Marii, odmówiłam w sekundę, bo przede wszystkim nic o niej nie wiedziałam, mnie specjalnie nigdy nie zainteresowała. No nie tak znaliśmy. Nie osobiście. Podałyśmy sobie rękę. Miałam taki zaszczyt, jak byłam w Pałacu Prezydenckim tam z innej okazji. Nie znałam jej, nic o niej nie wiedziałam. I w pewnym momencie, jak zaczęłam czytać o niej, bo też nie wiedziałam, że ona jest z Wileńszczyzny. Przecież też nie wiedziałam, że przeżyła to wypędzenie, prawda? Przecież ja nie wiedziałam, że pani Lidia Lwów pamięta ją, kiedy była w Beciku. I to takie były takie znaki. Ja po dwóch tygodniach, bo poprosiłam o dwa tygodnie do namysłu, powiedziałam tak, że zrobię to, bo zobaczyłam szansę właśnie na to, no, pan to powiedział, na opisanie losów polskich inteligentów, szczególnie z tamtego terenu, poprzez panią Marię. No i tak to miało być. Ale tak jak się wszyscy tutaj ze mnie śmieją, no tak miało być, ale nie wyszło. Wyszedł film o miłości, okazało się. Zrobić taki film, mówimy tutaj o tych dobrych cechach Marii Kaczyńskiej jako wspaniałej kobiecie. Jak zrobić taki film, tak żeby nie zrobić z tego takiego sentymentalnego obrazka, żeby nie tworzyć pomnika, ale żeby z jednej strony pokazać ją jako właśnie ciepłą osobę, taką jaka była, ale też żeby to było, no żeby to nie było taki, jakby to powiedzieć, taka kartka świąteczna. W tym przypadku tak zwana łatwizna, bo pani Maria absolutnie nie była osobą tuzinkową, była to ogromna osobowość. I tam, gdzie no, szczęście wielkie, że mamy materiały archiwalne, nieoficjalne, zupełnie nieoficjalne, z pałacu, no to pani Maria tam rozkwita i ani przez sekundę nie może być banalna. Po prostu nie da się. Choćbym nie wiem, jak się starała zrobić z niej osobę banalną
to się nie da. To jest kwestia właśnie sposobu bycia, takiego rozpędu, poczucia humoru, klasy ogromnej, w najlepszym znaczeniu tego słowa. Te psy, z którymi się wiąże tam setki anegdot, i te psy ciągle nam w kadr tam wchodzą, budząc wesołość, w tym ta Lula, znaleziona na stacji benzynowej przez pana prezydenta i przywieziona do domu. Tak, Lula obrzydliwa, okropna. Ale uroczy się, urocza nieskończenie. To chodzi za nimi krok w krok, wdziera się na różne posiedzenia oficjalne, nie opuszcza ich. I to jest, ten pies jest przekomiczny, bo ten drugi Tytus, który z kolei miał paskudny charakter, to jest rasowym, świetnym psem. I już. Więc ta Lula też, to jest jakaś opowieść o parze prezydenckiej, że to naprawdę ten komiczny i brzydki pies, tak przywiązany, tak pilnowany przez nich. To jest urocze. Pani Maria jednym słowem wymyka się wszelkim takim banałom. Także nie sposób zrobić cukierka i to nie żadna moja zasługa. A jaka była Maria Kaczyńska na tle tych pierwszych dam, które mieliśmy, jedną później, kilka wcześniej? Czy to jest coś takiego, co można porównywać? Nie. To jest coś takiego, czego nie można porównywać, bo się nie da. No, jedna, powiedzmy, zasługa pani Marii na tym polu konkurencji między pierwszymi damami, które nam się przytrafiły bardzo nieszczęśliwie, moim zdaniem, jest taka, że ona jakby obnaża swoim sposobem bycia, ubierania się, jakby bywania, realizowania funkcji pierwszej damy, również w tych działaniach charytatywnych, prawda? Jakby obnaża taką nieprawdopodobną jakąś miałkość tych pozostałych pierwszych dam, obnaża ich jakieś zadęcia, prawda? Jakieś takie przesady, wystrojenia, czy też nawet ten system wartości, prawda? Bo mieliśmy już taką pierwszą damę, której szczytem ambicji było brylowanie celebryckie, prawda? Pani Maria tego nie miała, w najmniejszym stopniu. Za to potrafiła ująć się za człowiekiem, to też w tym filmie jest to powiedziane, zamkniętym w Tajlandii pod zarzutem handlu narkotykami. To jest sprawa, w którą nie każdy polityk chciałby się angażować, choćby ze względów wizerunkowych. Maria Kaczyńska coś takiego zrobiła i prawdę mówiąc, nie słyszałem o tym nigdy wcześniej, więc też nie była to sprawa, którą robiła w świetle kamer. Nie robiła w świetle kamer i tutaj jest dokładnie tak, jak pan mówi. Znaczy, rodzina tego Michała Pauli, oni pisali listy do wszystkich. Napisali do Tuska, napisali do Sikorskiego, napisali oczywiście do pani Jolanty Kwaśniewskiej, która miała tę swoją fundację, prawda? Wszyscy o tym pisali i żadnej odpowiedzi, no bo narkotyki, prawda? No. A pani Maria po prostu zobaczyła, że jest szansa na to, żeby tego człowieka wyciągnąć stamtąd i żeby on, powiedzmy, mógł normalnie funkcjonować i tak to zrobiła po cichutku, ale tu bardzo ciekawą akcję, to właśnie jest cała pani Maria, bardzo ciekawą akcję przeprowadziła, mianowicie miała już podpis prezydenta ówczesnego, czyli swojego męża, zadzwoniła do Wałęsy, zadzwoniła do Kwaśniewskiego i ten list z prośbą o ułaskawienie do króla Tajlandii pojechał z podpisami trzech prezydentów. Z tym już trzeba coś robić. Ciężko tak, coś tak, takiego zrobić milczeniem. Właśnie. Jaka była Maria Kaczyńska? Myślę, że wielu z nas pamięta, przynajmniej jeśli chodzi o to, co widzieliśmy w telewizji. Kto ją poznał osobiście, ten może ocenić to lepiej. Książka Dama, bardzo łatwo dostępna. Wystarczy udać się do piwnicy pani Marii Dłużewskiej, a za jakiś czas być może również do księgarni. Gdzie i kiedy można zobaczyć film pod tytułem Dama? Film w Gazecie Polskiej 8 i zapraszam też na premierę również 8, 19 w kinie Wisła. Mam nadzieję, że będzie Angelika Górny, która jest autorką muzyki do filmu. Częściowo, bo jeszcze mamy dwóch autorów zespołu Kult, Janka Grudzińskiego i Tomka Glazika, który gra na saksofonie pięknie. Ale przede wszystkim ona zaśpiewała piosenkę, którą ja wymyśliłam.
tutaj, która mi przyszła do głowy. Zawsze wydawało mi się to szalenie banalne, ale musiałam posłuchać. Zobaczyłam, że Okudżawa napisał tę swoją smoleńską drogę o samotności i o wielkiej miłości. I ponieważ ten film jest również o samotności, którą dotyka, która musi dotykać ludzi o takim życiorysie jak pani Maria, prawda? I o takim systemie wartości. I drugi człon wypowiedzi mojej o miłości, no rzeczywiście to była wielka miłość i to ten film jakby szedł sobie sam w tę stronę. Opowieści o tej wielkiej miłości, która się parze prezydenckiej zdarzyła. I Andrzej Duda, który pojechał po ciało pani prezydentowej do Moskwy, mówi, że tak bardzo mu zależało, żeby oni byli razem, jak najszybciej. Mówi oczywiście tylko w sferze symbolu, bo Andrzej dalej mówi, no ich dusze oczywiście, wiadomo, że były od początku razem, ale tak jakby wszyscy chcieli, żeby oni byli szybko razem. I właśnie to była ta misja Andrzeja Dudy wtedy do Moskwy. I to ich uczucie, które tutaj w tych archiwalnych zdjęciach, tak po prostu widać, to jest to, co wszyscy mówią, że zazdrościliśmy tego. No i my robiąc ten film i patrząc na to, to tylko można się uczyć zazdrościć. Możemy zazdrościć. Razem żyli i razem odeszli Lech i Maria Kaczyńscy. Film dostępny tuż przed 5. rocznicą tragedii smoleńskiej. Maria Dłużewska, dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Jakub Jałowiczor. To była Rozmowa Niezależna.